Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Rekim Biznesu. Słuchajcie, nie było mnie przez ostatnich kilka dni, pewnie ktoś pomyśli, że jak przyszła jakaś tutaj korekta, to ja znikam z rynku. Nie nagrywałem po prostu dlatego, że rynek jest w takiej a nie innej sytuacji i nie ma tutaj co filozofować i podawać jakiś, nie wiem, recept na to w jakim kierunku on pójdzie bo tak jak powiedziałem, psychologia rynku i różnych informacji może doprowadzić w różne nas tutaj punkty. Nagrywam dzisiaj, bo chcę pokazać, co dzieje się na kryptoemeryturze, na naszym portfelu. Ja nie chowam głowy w piasek i nie uciekam od pewnych tutaj decyzji, które podjęliśmy, a więc wejdźmy sobie na nasz tutaj portfel kryptoemerytura i zobaczmy, że w tej chwili na naszym portfelu mamy 855 dolarów. Wszyscy pewnie dobrze wiedzą, że jak kupowaliśmy ostatnie projekty, no to było tam około 900, tam ileś dolarów, a mieliśmy nawet ponad 1000 dolarów tutaj na naszym portfelu. Żeby pokazać, co tu się dzisiaj znajduje, no to zobaczcie sobie na moim ekraniku. Na telefonie oczywiście nagrywam, bo taka jest koncepcja tego kanału. I mamy po kolei bitcoina. ING, LTO, ELFA, UNIFI, RWN, OCEAN, ADA, RSR, LINK, DOT, TORN, RUNE, BZRX, THETA, XWG, TOMO, LPT, CHILIS, TERA, CHROMIA, ENGINE, COIN, HALAWE NETWORK, ZYLICA, MATIC, EPS, CREAM, RF, ICP, no i tutaj mamy jeszcze, moi drodzy, dwa projekty na, na naszym rynku drugim, czyli to jest WET i jeszcze jeden projekt. Zaraz Wam pokażę, żeby nie było. Tam jest 27 UniFi i WET mamy na stekowaniu dane. A więc łącznie, gdybyśmy zobaczyli, jak tu się ten portfel nasz kształtuje. No to możemy zobaczyć, że on w obecnej chwili ma wartość 881 dolarów. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Co dalej ktoś zapyta się, bo wiele osób pisze na Discordzie Rekin, czy ty ustawiłeś wyjścia i ile te wyjścia wynoszą. A więc jak wejdziemy sobie na rynek, zobaczymy, że w naszych ulubionych mamy różne pozycje i różne spadki, tak? Różnowartościowe spadki. Wejdę sobie tylko na WeChina, żeby Wam pokazać, czy mamy coś otwartego na e, sprzedaż. I na sprzedaż, moi drodzy, w obecnej chwili mamy tyle oto projektów ustawionych. Dlaczego nie mamy reszty ustawionych projektów na sprzedaż? Pewnie ktoś powie, no przecież e, jest aż ich tyle na e, portfelu. Będę się tym zajmował i będę to korektował, kiedy rzeczywiście pojawią się jakieś sygnały na to, że rynek wychodzi z pewnego marazmu, i pojawią się wzrosty. Mamy tu ustawione tyle pozycji, ile w pewien sposób zapewnią one nam dalsze e, możliwość reinwestowania kasy. Tak? Były, to, były to projekty, które najbardziej były przybliżone do tych wartości zysków, które nas interesują, czyli 50-80-100%. Tak? Reszta pozycji było gdzieś jeszcze daleko, daleko do tego więc nie będziemy tego w ogóle ruszać, moi drodzy. Tam kupiło się jeszcze, jakby można było zerknąć, jeden projekt, zaraz wam pokażę. Tu mamy na spot. Kupił się tutaj projekt LTO, tak? I ktoś pytał się, na ile ja wychodzę. I ten projekt LTO dołączę do tego LTO i ELF, Dołączę do tego, do tych pozycji, które będziemy wychodzić. zobaczmy sobie LTO do BUSD. Biorę sobie ten wykres tutaj. I zobaczcie, są wystrzały LTO i ja myślę, żebyśmy się złapali na jeden z tych wystrzałów. I ustawię sobie to na 0,37. Biorę żel, biorę sobie LTO, tutaj cenę 0,37 ustawiam. I biorę 100%, moi drodzy. I to będzie wtedy w tym momencie kosztowało 74 dolary. A no więc to nie jest dużo, bo my kupiliśmy to, zdaje się, zaraz zobaczę, ale my to kupowaliśmy za 50 chyba. Poczekajcie chwilę, wrócę się do naszego portfela. No, czyli widzicie, w ogóle to nie ma jakiegokolwiek sensu sprzedawać przy takiej cenie, czy e, 0,37 na wystrzale. I taka cena jest po prostu e, w obecnej chwili na, najlepsze rozwiązanie. Można by było poczekać. Więc nie będę się tutaj teraz spinał i ustawiał czegoś, co będzie dawało, no nie wiem, zysk około 50%, bo jeżeli rynek rzeczywiście ruszy i LTO rzeczywiście pójdzie do góry, no to możemy mieć w ogóle inną tutaj cenę, tak? Ale zobaczcie, jego ATH wynosi tutaj 0,4, jeżeli chodzi o, do BUSD, tak? Weźmy, zobaczmy jeszcze, jak to się kształtuje w innym tutaj projekcie, czyli a można powiedzieć w Elfie, mm, również kupowaliśmy i teraz zerknę sobie no, zobaczcie, 1.4 e, czyli tutaj, czy, czyli przy e, 1.2 e, można powiedzieć, mielibyśmy prawie 100% zarobku i można byłoby się pokusić na tak, o takie ustawienie, zobaczcie to na jedną dnią, jak to wygląda, I tak samo jest zobaczcie, kupowaliśmy e, to po 0 chyba 68 nawet czyli 1.4 można byłoby to sprzedać I, i... dlatego ja w dzi dniu dzisiejszym po prostu nie będę podejmował takich decyzji, bo poczekam jak rynek będzie reagował, jeżeli przyjdą te wiadomości które możemy przeczytać na przykład na Bithubie, zobaczcie pokażę wam co się w ogóle e, e, robi na Bithubie zobaczcie, giełda Bitfinek zapłaciła 23 miliony USD w ETH by wysłać USD o wartości 100 tysięcy. To cena Bitcoina może wzrosnąć nawet 10 razy. Zobaczmy sobie ten artykuł. I to powiem Wam, mówiłem o psychologii rynku, o sprzedawaniu pewnych wartości, jeżeli chodzi o takie artykuły, czyli według dyrektora generalnego JP Morgan Cheese, cena Bitcoina może w ciągu najbliższych 5 lat wzrosnąć nawet 10-krotnie. Tworząc nasz projekt kryptoemerytury ja powiedziałem przecież, że pewne projekty będą na kilka lat nawet, tak? Mówiłem o Bitcoinie, o Ethereum, że to będą stabilne podpory naszego portfela. Będziemy dokupywać te projekty, jeżeli będziemy realizować zyski na innych projektach, tak? Ale nie mówię o tych projektach tylko i wyłącznie, że to będą tylko one tam leżały. Bo na przykład LTO czy ELF zobaczcie, na razie nie mają jakiegokolwiek sygnału do tego, żeby je dzisiaj wyprzedawać czy sprzedawać, jeżeli rynek rzeczywiście ma rosnąć w ciągu najbliższych tutaj kilkunastu miesięcy, tak? Z drugiej strony, jeżeli czytamy właśnie takie artykuły, w pewnym momencie doszło nawet do tego, że Jim Moran przyznał, że przesadził z niektórymi oskarżeniami, zapytał, że zaprzestanie wypowiadać się na temat Bitcoina. Tak, to chodzi tutaj o w artykułach na temat Bitcoina i różnych innych kryptowalut, tak? Zobacz. Jednocześnie, Daimon podkreślił, że chociaż nie, sam nie inwestuje w Bitcoin, to nie oznacza, że nie, jego cena nie może 10 dziesięciokrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Dziesięciokrotnie, moi drodzy. Od, którego, od której płaszczyzny, znaczy od którego momentu, po momentu policzymy to 10%? Czy to będzie od momentu dzisiejszej ceny 40 tysięcy, czy to będzie od momentu 50 czy 60? 000? Ma to istotne znaczenie, bo jeżeli weźmiemy od 40, czy tam 30 iluś tysięcy, gdzie Bitcoin może się cofnąć, zaraz Wam pokażę tutaj wykres Bitcoina, ja o tym mówiłem już, że takim punktem tam jest 37 tysięcy, no to mamy 370 tysięcy, jeżeli to będzie 50, to mamy 500, a że będzie to 60 na nowy Matech, to mamy 600 tysięcy. Ja tak daleko nie wybiegam w przyszłość, moi drodzy, i nie wróżę tutaj z fusów, jak niektórzy i nie opieram swoich założeń tu na tym, że e, liczę na to na dziesięciokrotnie wzrosty na Bitcoinie, tylko powiedziałem Wam, liczę sensowne wyjścia z projektów kryptowalutowych, które oscylują 50, 80, 100, e, 200%, a nawet 300%, tak? Bo są takie projekty, które będą dawały takie zwroty. W dzisiejszym tutaj e, czasie wyszłam w ogóle z tego wszystkiego. Dobra, ale to nieważne, nie to będziemy e, spekulować tutaj teraz aż tak bardzo. W dzisiejszym czasie, jeżeli spotkamy, spojrzymy na Bitcoina na jego wykres, będziemy to do, do USDT, to zobaczcie, to zobaczcie, że mamy jakieś tutaj e, korektę, która cały czas porusza się w, 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 w płaszczyźnie 40 tysięcy, e, czym to może to być spowodowane? No tym, o czym się mówi w Chinach cały czas o banowaniu, o tym, że e, kryptowaluty są tam po prostu środkiem niechcianym. Kiedy ostatnio czytałem taki artykuł, że taka sama sytuacja miała w 2017 roku, kiedy naprawdę ceny kryptowalut spadły drastycznie. Tak, było tak. Dobrze pamiętam i powiedziałem wam, że właśnie takie wiadomości spowodowały strach, panikę na rynku kryptowalut, że kryptowaluty przestaną istnieć, że stracą w ogóle na wartości, że Bitcoin spadnie do zera i w ogóle cały ten świat jest niepotrzebnym wymysłem pewnych ludzi, tak. I w dzisiejszych czasach. Czyli około 4 lat po tym fakcie nie ma już takiego strachu, takiej paniki, bo dobrze wiecie, że duże, duże instytucje zaakceptowały świat kryptowalut, ba, nawet państwa wprowadziły je w, swoim, w swoich tutaj obiegu i płatnościach. Tak, jak Salwador na przykład, ale jest wiele innych państw, które będą to wprowadzać. Tak? Czy to będzie Bitcoin tylko i wy wyłącznie, czy będą to inne kryptowaluty, tego się. No, nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć. Są to tylko i wyłącznie przypuszczenia, które mogą być na rynku kryptowalut. Wracając do naszego tego portfela, kryptoemertura, pokazałem Wam tutaj wyjścia niektórych projektów i powiedziałem: Nie będziemy nic zrobili teraz na siłę, tak? Nie będę tu teraz zmieniał swoich progów, mieszał w tym portfelu, tak? I, i bał się i drżał, że ten portfel traci na razie na wartości i wynosi on 880, bo projekty kryptowalutowe spadają. Na rynku trzeba mieć pewną cierpliwość i kiedy jest czas na to, żeby realizować zyski, będziemy to robili, moi drodzy. Ale nie będę teraz tu panikował i krzyczał do Was wszystkich, że Boże, e, kryptowaluty lecą w dół, e, spadły o tam 200 e, dolarów z naszego portfela, czyli jeżeli weźmiemy to od 1000 ponad, które mieliśmy, jest to 20%. No Dobrze wiecie, że ostatnio była korekta na 30%, a bywa też również i na 50%. I trzeba być na to przygotowany. Ja już powiedziałem to nieraz w moim filmiku, że inwestując w kryptowaluty ponosimy pewne ryzyko i musimy być przygotowani na utratę naszych środków. E, tutaj na tym projekcie kryptowalutu będziemy starali się, żeby wyjść z tego z jak, naj, jak najmniejszą stratą, tak? Ale są tu projekty kryptowalutowe gdzieś na samym końcu, które kupowaliśmy po 25 dolarów, a dzisiaj one kosztują, moi drodzy, 10 tak, jak REF, na przykład jak Cream 17 czy EPS po 17, tak? Widzicie, i tak samo tam spad, bo tam jest 27, czyli po 13 dolarów, o 50% w dół, tak? I trzeba naprawdę uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pewne rzeczy. Z drugiej strony ktoś powie, no tak, ale można było dokupować na tych dołkach. Przecież jeżeli ktoś ma kasę dostępną i na przykład zaplanował sobie w ciągu załóżmy jakiegoś okresu dokładanie do tego portfela na rynku kryptowalutowym, no to jeżeli wejdzie sobie tutaj we fiaty, weźmie sobie na przykład BUSD i kliknie sobie zobaczcie tutaj to, no ma szereg różnych projektów kryptowalutowych w które można dzisiaj inwestować pewnie ktoś oczekuje żebym ja dzisiaj tu powiedział kilka rzeczy na temat zakupów moi drodzy, no przecież ja nie będę wyznaczał wam osobom indywidualnym osobom, które mają swój tok myślenia, swoje plany i podawał tutaj schematu co warto dzisiaj kupić bo mówię to nie raz i nie dwa w swoich filmikach że każdy jest indywidualnym tutaj inwestorem. To, że ja pokazuję pewne rzeczy, które dzieją się na moim portfelu, to nie znaczy, że ja będę tutaj codziennie, czy co jakiś czas opowiadał tu, jakie projekty ma ktoś kupować, bo ja tego nie robię po prostu. I powiedziałem, ten świat, który ja przedstawiam, ten, tą wartość, którą jest na moim portfelu, to jest moja indywidualna decyzja i moje indywidualne zakupy. Tak? Nie mam na dzień dzisiejszy pieniędzy i nie mam zamiaru tutaj dokładać do tego portfela, bo plan jest taki, że zrobiłem jakieś zakupy i teraz czekam na realizację zysków. No nie będę wiecznie dokładał tego portfela i brał nie wiadomo skąd, bo to nie o to przecież chodzi, żeby uwalać następne środki, tylko o to chodzi, żeby zarabiać i reinwestować. Tak? Przyszedł taki okres, w którym rynek po prostu ma korektę, w którym nie ma chętnych na zakup kryptowalut, i czekamy, co będzie dalej, tak? Ale tych projektów najróżniejszych, które. Możemy sobie kupić, jest olbrzymia ilość. Jeżeli wejdziemy na wiadomości, tam ostatnio co dzisiaj Wam pokazałem na BitHubie, to jest mocno poruszany temat Cardano, różnych współprac, jest mówione o linku, jest mówione o wielu, wielu innych projektach, które są gdzieś promowane. Tak? To nieważne, że w tym momencie rynek gdzieś ma lekką zadyszkę tam nadal jest pracowana, tam jest nadal wykonywana praca i tam są nadal wykonywane postępy, tak? To, że cena oscyluje dzisiaj w takim, na przykład, jeżeli weźmiemy sobie Cardano, tak? O którym się mocno i mówi głośno teraz, bo wprowadził a, da, nie wpisuje, bo wprowadził ten smart contract. to zobaczcie, ta cena oscyluje cały czas w granicach dwóch dolarów, i jest spowodowana tym, że psychologia rynku mówi, że bit, jeżeli Bitcoin spada, to wszystkie alty idą w jego ślad. Tak? Mniej więcej to mówię, bo ktoś zaraz mnie tu zacznie poprawiać, że jest całkiem inaczej. Ktoś napisał, że o altach mówię dobrze, o Bitcoinie. Znaczy, o tak, o altach mówię dobrze, a o Bitcoinie nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Dobra, okej. Okay. Każdy ma swoje zdanie, może ja nie mam pojęcia. Skupmy się na tym. Aby każdy pilnował swojego interesu, moim zdaniem. Nie czyjegoś, nie kogoś, tylko swojego. Jeżeli skupimy się na tym, że każdy pilnuje swojego interesu, to zobaczcie, że to będzie w ogóle inaczej wyglądało, jeżeli chodzi o te niemiłe, te głupie docinki, te głupie komentarze i tak dalej. Ja powiedziałem, ja nie jestem profesorem tutaj ekonomii, wykładowcą, członkiem Rady Pieniężnej, Światowej Organizacji. Czy Bóg wie czego? Ja jestem po prostu zwykłym zjadaczem chleba, który po prostu widzi rynek przez pewien pryzmat i inwestuje swoje pieniądze. Dzieli się tym, co jest na rynku, czyli dobrymi i złymi stronami z Wami tutaj, z moimi widzami. Tak? Jeżeli na czymś tracę i coś jest głównym, no to o tym Was informuję. I chciałbym Was przestrzec przed różnymi typowy, typowymi farmami, które pojawiają się w międzyczasie, bo mówiłem już o tym kilkakrotnie. Że nie zawsze te farmy, które pojawiają się i dają olbrzymie procenty na samym początku, są dobre, a takich rzeczy będzie się pojawiało pewnie coraz więcej i pojawia się. Tak samo jest z grami NFT, które miały swój boom. Kiedy wydały gnioty, chłamy i gówna, które są po prostu bezwartościowymi produktami. Ja przestałem w tym takim czymś uczestniczyć, moi drodzy. Odciąłem się od tych rzeczy, bo uważam, że te gry po prostu są e, dziadostwem. I nie mówię tutaj o, o grach, które mają się pojawić jak Livium, czy Mist czy inne rzeczy, które są cał, nad którymi jest cały czas praca i które mają naprawdę wnieść jakiś wkład w świat NFT gier Play to R, tylko mówię o dziadostwach, które powstają teraz jak Pokemon, jakieś Bitmon, Dragon czy inne tam główne, które teraz mamy miejsce zaobserwować. Ale to tak było ze shitcoinami, tak jest teraz z grami play to r i tak będzie dalej z różnymi rzeczami, które będą się pojawiały na rynku kryptowalutowym. No jest na coś boom i ludzie chcą na tym zarabiać pieniądze i ci, którzy są naiwni dają im ten, po, pokład, ten pokład, dają im te pieniądze, żeby mogli to realizować. Jeżeli czytamy i podchodzimy do tego emocjonalnie, to zobaczycie, że będziemy tracić tylko pieniądze. Wiele osób do mnie pisze, że nie zrealizowało zysków na w wysokości 30%, 50%, ba nawet 100%. No, to jest tylko indywidualna Wasza sprawa. Jeżeli uważasz, że 100% jest mało, no to za chwilę będziesz miał minus 50%. To, co pokazuje rynek, moi drodzy. To nie da się tak prowadzić tego wszystkiego, tego naszego inwestowania, żebyśmy my byli cały czas tylko na powierzchni tej wzrostowej. Tak? A nigdy nie byli na powieści tej spadkowej. No. Jeżeli zobaczycie, jak to wygląda, pokazywałem to już te wykresy. No, zobaczcie, wygląda to tak, że jesteśmy trochę u góry, jesteśmy trochę na dole, jesteśmy znowu teraz, byliśmy u góry, i idziemy teraz znowu do dołu. No, tak pracuje rynek, obojętnie jaki. To nie jest tak, że wszystko wiecznie będzie rosło i będziemy tylko zgarniać tutaj zyski. I jak ktoś tutaj ogląda mój kanał, to myślał, że rekni biznesu poda mu receptę na to, że on będzie. Tylko co tydzień zgarniał 100, 100 150, 200, 300% i będzie stanie się Bóg wie, jako, Bóg wie jakim bogacze. No nie jest tak. Jeżeli prześledzicie sobie 4 lata na no obojętnym jakim wykresie, to zobaczycie, jakie są anomalie na każdym projekcie kryptowalutowym. I na każdym jest inaczej, moi drodzy. Aczkolwiek są pewne tutaj podobieństwa, dlatego że to Bitcoin kreuje pewne tutaj zachowania na rynku. I co jest dla mnie, że w ogóle rzeczą nie zrozumiałem od nie wiem kilku lat, że projekty, które mają o wiele większe wartości, o wiele większy wpływ na nasze, na nasze życie codzienne, nie mogą przełamać tej bariery. Oczywiście są pewne wzrosty, tak jak na przykład miała Solana, czy miała Luna, że kiedy Bitcoin stał w jakiejś płaszczyźnie, to one rosły do jakiegoś poziomu. Ale głównym nurtem, który obowiązuje na rynku jest Bitcoin. Tak? Ktoś mi powie, no tak, ale przecież to jest kryptowaluta numer jeden. Czym ty się dziwisz, tak napisała pani do mnie ostatnio komentarz, że czy ja musiałem obejrzeć filmik o niewolnikach Cyfrowej ery, żeby się przekonać, że świat jest sterowany e, poprzez jakieś przekazy. Ja nie musiałem tego obejrzeć. Ja zakomunikowałem tylko pewne rzeczy, które są w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, głównym nurtem. Już nie ma ideologii jakiegoś myślenia człowieka poprzez e, nie wiem spotkania się, rozmowy, e, czy, czy nie wiem czy jakieś inne rzeczy nieodzwierciedlające przekaz medialny, tylko ludzie dzisiaj żyją, że budzą się, otwierają, nie wiem, obojętnie jakie tutaj media, czyli tam Onet, WP, czy jeszcze jakieś inne zagraniczne i czytają wiadomości, moi drodzy. I na tym bazują, budują swój dzień. Nie budują na tym, że budzą się i na przykład myślą sobie, ja dzisiaj do, mam zrobić to, 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 czy tamto i moim celem jest ogarnięcie pewnych rzeczy, tak? To budzą się, widzą, no, że tam ktoś powiedział coś i zaraz budują swój aspekt psychologiczny całego dnia, e, bazując na tych informacjach. Idą do pracy, przekazują to, e, nie wiem, spotykają się z kimś, żyją tylko pewną, e, pewną informacją, która jest im przekazywana. I Bóg wie, czy ta informacja jest rzeczywiście realnie e, zbudowana, czy tylko i wyłącznie przekazana. To, co chcą przekazywać nam rządzący światem cyfrowym, tak? O to mi chodziło po prostu. Ja, nie, ja wiem, że e, przekaz medialny, psychologia jest od wielu, wielu, wielu lat i będzie jeszcze to e, bardziej następowało, bo jeżeli sobie zerkniecie małe dzieci, moi drodzy, małe dzieci, e, zaczynają swoją przygodę z telefonem komórkowymi, z telefonem komórkowymi i z telewizją, Mając, nie wiem, półtora roku, dwa lata, już w tym momencie po prostu są narażone na to, żeby być podatnym na te właśnie informacje. To tyle odnośnie tego rynku psychologicznego. Dzisiaj długi, art, długi filmik, ale myślę, że wiele mówiący o pewnych rzeczach i wyjaśniających pewne rzeczy. Co do emerytury moi drodzy. Jest plan. I będziemy się go trzymać, tak? bo e, powiedziałem: Ja nie mam zamiaru e, tutaj sprzedawać czegoś ze stratą albo w panice e, wychodzić na jakichś tam pułapach. Jeżeli to jest 854 dolary w obecnej chwili na spocie, ale na całym rynku mamy 881 dolarów, to czekamy do osiągnięcia pewnych pułapów. I jeżeli to będzie trwało nawet 2 miesiące czy 3, no trudno. No taki jest rynek kryptowalut, trzeba się uzbroić w cierpliwość. I to nie jest wyścig na 100 czy na 200 metrów, tylko to jest maraton, moi drodzy. Maraton, który trzeba, w którym trzeba sensownie rozłożyć swoje siły, w którym trzeba po prostu zrozumieć ideę, w której bierzemy udział. Tak? W maratonie również mamy kryzysy, mamy przełamania, ale staramy się pokonać. Swoje po prostu wyzwanie, tak? I to samo jest na tej kryptoemeryturze, którą mamy tutaj na naszym portfelu. Jeżeli ktoś ma ochotę cokolwiek dokupować, to proszę bardzo, kupujcie jakieś projekty, jest na to czas. Pokazywałem wam tutaj wykresy różne. Jeżeli weźmiemy sobie rynek, jeszcze raz zobaczymy, na przykład na CVP, które ostatnio poleciało do góry, zobaczcie, jakie miało wyższą na 10 dolarów, później miała korekta. To nie bądźcie tutaj ludźmi, którzy będą zafascynowani, patrząc tylko i wyłącznie na przykład przez pryzmat, pokażę Wam to na jednogodzinowym wykresie, zobaczcie. 10, później mieliśmy znowu wyszczał tam na 100% i później znowu mamy spadek. Tak? Nie patrzcie na takie wyszczały, bo czasami to jest tylko i wyłącznie pewna spekulacja, pewien przekaz rzeczy, które mają wpływ na, na inwestorów, ale kto Zrealizował, moi drodzy, te zyski tutaj na 10 tych dolarów, kiedy to poleciało. Ludzie, którzy napompowali tą cenę. Jeżeli nie jesteś w odpowiedni sposób przygotowany na takie rzeczy, czyli nie masz odpowiedniej informacji w czasie, kiedy następuje dopiero początek tego wzrostu, to w ogóle nie myśl o tym, żeby gdziekolwiek się na takie coś pakować. No to trzeba sobie zrozumieć, to trzeba. E, uważam być nieodpowiedzialną osobą, kiedy pakuje się ktoś na plus 50 czy na plus 60 w jakikolwiek projekt. Ja mówię o wzroście jednodniowym, plus 50, plus 60, tak? E, procent. I jeszcze wtedy dokładając swoją cegiełkę. No będą ludzie, którzy może wejść na plus 50 i zarobią te plus 50, ale wątpię, żeby oni sprzedali, bo oni będą liczyli na dalsze wzrosty. I nagle idzie krecha w dół. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany, nie ma usta ustawionej pozycji wyjściowej, tak jak my na, na niektórych projektach, czyli po realizacji pewnych e, tutaj zysków, automatycznie rynek e, i pozycja się zamyka i sprzedaje nam po prostu z naszym zyskiem, no to niestety dzisiaj mają, zobaczcie, w tym momencie minus 30 od ostatniego zakupu. No tak działa rynek, moim zdaniem. Teraz ktoś mówi do mnie o 100 losach e, e, i na przykład Inni youtuberzy mówią o stop lossach, że warto mieć ustawione stop lossy. Nie gram na stop lossach i nie będę grał. Dlaczego? Już to kilkakrotnie mówiłem. Jeżeli rynek, e, jeżeli ja mam na swoim portfelu kryptoamerytura, mam określone zyski ustawione, moi drodzy, czy jestem pewny czegoś, co chcę osiągnąć, tak? Prosty przykład. Kupiłem coś za 2,5 dolara i moim celem jest 5 dolarów. To po co ja będę ustawiał stop loss, moi drodzy, jeżeli nawet rynek cofnie się poniżej mojej kwestii zakupu, poniżej na przykład ludzie ustawiają na 10-15% stop lossy, tak? To jeżeli ten rynek cofnie się na 15% i, i mój stop loss się otworzy, tak? Zamknie mi tą pozycję, to ja jestem minus 15%, moi drodzy, od razu, na dzień dobry. Po czym rynek dostaje jakąś wiadomość, wraca na swój poziom, czyli zobaczcie, tutaj na przykład E, to jest, mamy jakiś trend boczny, czyli 2,54. On wraca na 2,54 i ma znowu wzrost o 30%, tak? I to moi drodzy, jestem minus 15% w plecy od razu, na dzień dobry. A i tak mam wartość założoną, że chcę osiągnąć 100%. Więc po co tracić te pieniądze? Jeżeli ktoś gra e, załóżmy na 5 takich pozycjach, no to policzcie sobie, ile taki człowiek jest do tyłu. Oczywiście, jeżeli ktoś gra na jednej dużej pozycji, jednej dużej, mówię tutaj, pozycji, że ma na przykład zainwestowane, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, 20 tysięcy i gra tylko na jednej pozycji, która jest obarczona właśnie tak dużym ryzykiem, no to jest to normalne, że ustawia stop loss, żeby nie być w plecy, tak? Ale ja uważam, że e, grając na stop lossy, trzeba być bardzo dobrym. E, inwestorem i bardzo dobrze umieć czytać rynek, moi drodzy. Ogromnie dobrze czytać rynek. Bo powiedziałem Wam, czasami są nagłe zwroty w rynku i mamy minus 15 po prostu od naszej ustawionej decyzji na stop lossie. Tak to wygląda. Uważam, że stop lossy są dobrym rozwiązaniem, jeżeli gramy na dźwigni, na dużej dźwigni, dosyć sporym kapitałem i zabezpieczamy go, tak? że jeżeli rynek gwałtownie odwraca swoją tendencję na przykład ze wzrostowej na spadkową, to wtedy zabezpieczamy swoje pieniądze i nie ryzykujemy całym utratą kapitału. Ale jeżeli mamy to na rynku spot, to ja po prostu czekam na określony tutaj kierunek i na określoną cenę. Ale ja nie mówię, że stop loss jest zły, broń Boże. Jeżeli ktoś czuje się na tym, że nie chce po prostu sprzedać, swój, nie chce stracić swoich pieniędzy, niech ustawia sobie stop lossy. Ja nie ustawiam ich i czekam po prostu na to, co rynku przyniesie. E, oczywiście są projekty i mam ostatnio taki projekt kupiłem, to mam na kukojnie, który stracił ogromną ilość procentowo, ale było to świadome ryzyko, które podjąłem, bo chciałem zaryzykować, myśląc, że projekt się odbije, tak? Był gdzieś na dnie, mówię, odbije się, e, pójdzie jakaś wiadomość i zarobię na tym większą jakąś kwotę, tak? Ale niestety rynek e, zareagował w taki, a nie inny sposób. I projekt spadł e, bardzo, bardzo, bardzo gwałtownie w dół. I gdybym miał stop lossa, pewnie uratowałoby mnie to przed utratą tak dużej wartości. Tak? Ale moi drodzy, e, uważam teraz, że podjąłem pewne ryzyko, byłem na to przygotowany. A więc, jeżeli teraz e, chcę wrócić do pewnej płaszczyzny, muszę na to poczekać. A jeżeli nie wróci ten projekt do pewnej płaszczyzny, to po prostu ryzyko, jakie podjąłem się nie opłaciło. No, tak ja to na to patrzę i tak ja to odczytuję, tak? No większość z nas musi być świadomy tego, co robi, żeby to nie był czysty szczał po prostu, tak? e, Ostatnio mówi się e, też powiem o tym MetaHero, bo u mnie jest taka ogromna presja na to, na Discordzie, tak? Że MetaHero obiecało teraz, na przykład jeżeli masz 5000 jednostek, ja uważam, że trochę inaczej to tam jest Przedstawione, ale okej, okay, dobra. Niech to będzie 5000 jednostek, tak? Czyli 5000 sztuk. Tam było napisane w tym twicie 5 5000 dolar i Hero. Ja uważam, że 5000 dolarów Hero, ale okej. Okay, wszyscy mówią, że 5000 sztuk. Możliwe, że tak jest. Nie będę się spierał. Nie mam tych meta Hero, ale chciałem powiedzieć o pewnej tutaj. o pewnym wydarzeniu, tak? Słuchajcie, jeżeli ktoś. Czyta takie maile, znaczy takie wiadomości na Twitterze, uważam, że jest to pompowanie w pewien sposób ceny. Dlaczego? Dlatego, że projekt, który ma pewne wydarzenia, ma pewną koncepcję, nie robi takich jakichś dla mnie głównianych akcji. Nie rozdaje czegoś za darmo, kiedy ma w niedalekiej przyszłości pewne rzeczy, które mają spowodować atrakcyjność tego projektu. No dobra, oczywiście każdy się będzie cieszył, bo e, dzięki tej akcji będzie mógł e, bezpłatnie dostać jakieś e, Meta Hero. Ale moi drodzy, taki kurs powoduje napędzenie rynku i ceny tego projektu. I teraz zobaczcie. Jest pewna grupa inwestorów, którzy, czy tam właścicieli, nie wiem jak, jak, to, jak to nawet nazwać, którzy w, pewien, w pewnej okoliczności, czyli teraz, Ludzie dostają informację, że mają kupować ten projekt, tak? I teraz ludzie, którzy e, czytają to, myślą sobie tak: Dobra, kupię sobie 5 tysięcy, a będzie AirDrop i ja dostanę następne 5 tysięcy, tak? Bo oni podali, moi drodzy, wartość ogólną tego projektu, ile zrzucą, a więc podzielam to na ilość określonych osób, które będą udział w tym. I teraz ci ludzie kupują to, bo świadomość i manipulacja psychologiczna powoduje to, że dostaje coś za darmo. Oni ładują kasę, kupują to no, czy na Pankeksłapie, czy na jakiejś tam giełdzie, a ktoś to sprzedaje, moi drodzy. Ktoś sprzedaje swoje jednostki i reasumując, bilansując to, ile oni mają dać, a ile zarabiają w obecnej chwili, jest to pewnie jakiś tylko procent do tej wartości. Więc uważajcie, ja uważam, że takie Akcje, no, w jakiś sposób są po prostu czysto spekulacyjne. Tylko i wyłącznie. Bo nikt na Cardano nie rozdaje w, w danym momencie, kiedy jest to e, czy tam na Bitcoinie, czy na czymś innym, na innym projekcie, który jest wartościowy, za darmo sobie tak. E, Kryptowalut, tak. No, oczywiście ja tu teraz sobie pewnie pojawiam, że było na takim projekcie da, dawali to, na tamtym dawali. Dobra, Okej. Okay. Ja myślę, że tylko sygnalizuję pewny mój tutaj e, moją wizję, moje, moje po prostu odczucie. Ja nie mówię o jakichś innych projektach, tylko mówię o akurat Meta Hero, jak ja to widzę. I to jest mój punkt widzenia. I tak to jest na tym kanale. A kto ma inny, niech sobie kupuje to metakilu. Przecież ja nikomu nie bronię. Niech kupuje sobie inne projekty, tak? Niech czyta te artykuły, które się pojawiają i niech napędza po prostu pewien tutaj, pewną spekulację. Tak to ja widzę i tak to ja odczytuję. I kończąc dzisiejszy odcinek, zobaczcie, idzie to cały czas w dół, mamy już 30% na minusie. Mamy 14. Czy to jest PEP? czy to będzie DEXA, czy to będzie Dodo, czy CTK, czy AWA czy mask? Zobaczcie, jakbyśmy otworzyli, obojętnie weźmy sobie teraz AWE. Zobaczcie, jak otworzymy sobie, wezmę tu jak otworzymy sobie ten, obojętnie jaki praktycznie e, tutaj wykres, mamy tendencję, że rynek cały wędruje w dół. Do jakiej płaszczyzny, nie mam pojęcia. Jeżeli byśmy spojrzeli tutaj e, na tą, na tą e, kreskę, to jest to gdzieś w, 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 tutaj. W granicach tego 27,90, ale zobaczymy przez te następne dni. Ja powiedziałem, że trzeba obserwować, trzeba wyciągać wnioski, patrzeć, jak to się wszystko porusza, jakie są wiadomości, czy dochodzą nowe jakieś newsy, czy po prostu te wolumeny się zwiększają, czy zmniejszają. No tu mamy, zobaczcie, mieliśmy wolumen jakiś większy na zakupach, ale to nie wystarczyło. Tak, niezdecydowanie świeca z bardzo długim knotem. Od góry zmniejszę trochę, od dołu nie wystarczyło na to, żeby przełamać się i pójść do góry. Mamy dalsze tutaj spadki. I tak to na razie obserwuję i patrzę. I powiem Wam, że nie napalam się na nic. Po prostu czekam i. I tyle. No, no co mam dzisiaj Wam powiedzieć więcej? No nie będę tu czarował, mówił teraz o jakiejś, nie wiem, Bógwie. E... Jakichś rzeczach, które są po prostu nierealne w obecnym momencie, tak? W obecnym momencie mamy to, co mamy na rynku, i trzeba być na to przygotowany. Jeżeli ktoś ma pieniądze, może sobie gdzieś wybrać jakiś projekt i coś tam dołożyć do swojego portfela. Ja uważam, że trzeba jeszcze chwilę poczekać, zobaczyć, czy ten rynek złapie e, dalszy impuls na wzrost, czy dalszy impuls na spadek. Ale jeżeli powiedziałem, ktoś ma określone wartości zakupowe. I widzi po przeanalizowaniu punkt, który może wejść, no to dzisiaj realizuje zakupy, a za jakiś czas będzie realizował po prostu sprzedaż. Tak? I tak to wygląda na dzień dzisiejszy, moi drodzy. Portfel pokazałem, czekamy po prostu na realizację pewnych zysków i nie ma co tu się, nie wiem, napalać, nie ma co tu panikować. Lecimy w dół, na razie zobaczcie 847. I tak, tak to wygląda. No, jesteśmy na to przygotowani. E, po święcie mamy teraz trochę inną e, historię. Tak? Polecieliśmy z 300 na 1000, teraz lecimy w dół. I to właśnie na koniec Wam chciałem powiedzieć, uświadamia, że zobaczcie, z 300 na 1000, a teraz lecimy w dół. I trzeba było realizować, kiedy był na to czas zyski, a dzisiaj mieć pieniądze na e, zakupy. I tym a tym akcentem kończę na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.